Prezydent Andrzej Duda zachorował na COVID-19, obecnie znajduje się na kwarantannie. Informacje o pozytywnym teście na obecność koronawirusa u prezydenta Andrzeja Dudy przekazał jego rzecznik Błażej Spychalski. Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami wczoraj prezydent Andrzej Duda miał wykonany test na obecność koronawirusa. Wynik okazał się pozytywny. Prezydent czuje się dobrze i jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami medycznymi. Zarówno prezydent, jak i jego rzecznik przebywają obecnie na domowej kwarantannie. Informuję, że pan prezydent Andrzej Duda czuje się dobrze i obecnie przebywa w izolacji. Prowadzone jest przez GIS postępowanie. Działamy zgodnie z przepisami i wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Obecnie prowadzone jest postępowanie mające na celu ustalić, z kim prezydent miał w ostatnim czasie kontakt. Na kwarantannę udała się już tenisistka Iga Świątek.